Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Hocus Pocus Żużlowa Pantera. Zobaczyliśmy się po godzinie. Jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to zapraszam na poprzedni odcinek, który pojawił się dokładnie godzinę temu. No i zaczynamy. Ostatnio Violet zmieniła się, opętała ją grecki potwór mitologiczny Echidna. No i muszę lecieć teraz na Olimp. Easy. No, a czy coś ma nasz mały Gandalf ma do powiedzenia? Uspokój się, Natanie. Violet została opętana przez demona i teraz lewituje nad stołem w bawialni. Ja muszę udać się na Olimp, żeby odnaleźć tam Zeusa. Spokojnie, Natanie, wszystko będzie dobrze. Jego reakcja była najlepsza. Spokojnie, stary, ja to naprawię. Dobra, więc co? Lecimy na Olimp. Będę gadał z Zeusem, Afrodytą. Bardziej mi zależy na... No i lecimy na Olimp. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to może i nawet to jest ostatni odcinek. Śmiesznie by było, jakby to był ostatni odcinek. O. Ostatnie z brakujących kart. Say what? No więc tak, jadę sobie grzecznie, a ten baran jak nie wyjedzie tym swoim zawsze na środek skrzyżowania. Jestem bogiem wina i dobrej zabawy i powiadam wam, jeśli on... Przepraszam, Zeusie, ale ja mówię prawdę, powtórzę to na kolegium. To jest Dionizos, to jest Afrodyta. A to, nie wiem, Herkules pewnie. Rozmawiamy z Afrodytą. Witaj, jestem Afrodyta, bogini miłości. Jest! I seksu. Chciałbym zamienić kilka słów z Zeusem. Gdzie mogę go znaleźć? Możesz mi pomóc? Ty go nie znajdziesz, to on znajdzie ciebie. Tak to już jest, jak masz do czynienia z królem. Cześć, człowieku! Jestem Ares, bóg wojny, człowieku! Wiesz, ta kłótnia dopiero się zaczyna! Jak się rozkręcę! Wiesz, mój ojciec Zeus, wujek Posejdon i moja siostra Atena to człowieku! Jak skończą ze sobą, po Olimpie nie zostanie nawet kamień na kamieniu! Patrzcie, kto nam tu wypłynął! Posejdon! Ahoj! Posejdon! Jakieś wieści o Echidnie? Nie, odkąd Zeus połknął Atenę? Znowu! To nawet lepiej. Ta szalona kobieta może nam wszystkim zaszkodzić. Nie chcę się czepiać, ale jeśli to Atena jest odpowiedzialna za zniknięcie Echidny, to jak będzie mogła ci pomóc z głębin Zeusowego żołądka? Cisza! Czy powiedziałaś Echidna? Tak, Echidna to moja wnuczka. Posiada twarz prześlicznej nimfy, ale jej ciało jest ciałem węża. Ostatnio zaginęła, masz wieści na jej temat? Coś mi się obiło o uszy. Przypuśćmy, że ktoś przypadkowo rzucił zaklęcie, które spowodowało, że Echidna zniknęła. To w stylu Ateny. Tak, tak, tylko ona mogłaby zrobić coś takiego. Jak możemy to odkręcić? Podejrzewam, że tylko Atena może znać odpowiedź. Gdyby ją grzecznie poprosić. Cisza! Cały Posejdon, burza w szklance wody! On i Atena zawsze się czubili. Posejdon jest zbyt dumny, aby poprosić ją o pomoc. Ja nie mam skrupułów. Gdybym mógł porozmawiać z Ateną, z pewnością udałoby mi się ją przekonać. Powodzenia! Jak słyszałeś, Zeus ją połknął.
teraz Atena jest elementem jego życia wewnętrznego. Musi być jakiś sposób, dzięki któremu choć na chwilę zwrócę uwagę Zeusa. O co chodzi? Ale tak swoją drogą, Ares, przecież twoim wujkiem jeszcze jest Hades. No, weźmy sobie Poseidon trójząb. Poseidon pewnie się spieni, ale ten trójząb może się przydać. O Boże, jaki suchar. A ty koniu? Pegas jesteś? Jakoś tak. To jest Pegas. Uskrzydlony yes. Koń. No nie, piosenka. Umarła moja matka, gdy zawołała mnie na ten świat. Pamiętam wciąż jej wężowy włos. Tak ciebie brak. Mój ojciec władca oceanu, córki i synów ma. Po latach zrozumiałem, że żadne z nich nie wygląda jak ja. Ale easter egg. Szybuje koń. Ty wzdychasz do mor, a w studniach ja, a ja we łzach. Posejdon dziwi się, Meduza odejść chce. Kto mnie dosiądzie, by nad białe wzlecieć mgły. Atena wzięła w jasyr mnie, bo byłem koniem, który skrzydła miał. Wielu bohaterów na grzbiecie mym do sławy gnało. Lecz nie żądaj, proszę cię, zbyt wiele, bo cię zrzucę i spadniesz w dół. Ja bez jasno tutaj. Nie lubię dźwigać na swym ciele takiego, co zadaje ból. Górze koń, ty wzdychasz do koń, a w studniach ja, a ja we łzach. Posejdon dziwi się, Meduza odejść chce. Kto mnie dosiądzie, by nad białe wzlecieć mgły. Kopytem uderzyłem w piach, zaraz wytrysnął strumień tam. To jest woda, ja wiem, ale kim jestem ja? Mi tak trudno prawdę znaleźć. O skrzydła oddałbym za wieść, że jestem naprawdę tu. Jednak między kartami przebywam wciąż, pośród innych wiem bajek stół. Gdy szybuje koń, ty wzdychasz do mor, a w studniach ja, a ja we łzach. Posejdon dziwi się, Meduza odejść chce. Kto mnie dosiądzie, by nad białe wzlecieć mgły. Na
nad białem gły. Białem gły, nad białem gły. Szybuje kohol, szybuje kohol, szybuje kohol. Ojen, ale to była długa piosenka. Ale mi się znudziło jej słuchanie. To było okropne. Coś tu jeszcze jest. No. Tam się nie mogę przejść. Nie, coś muszę zrobić, żeby zwrócić do tego. A może z tutaj? Z tym. Z tą Afrodytą pofirtuję. Chciałbym zamienić kilka słów z Zeusem. Gdzie mogę go znaleźć? Możesz mi pomóc? O nie. Ostatnio jakoś się mijamy. Chciałbym zamienić kilka słów. O. Chciałbym zamienić kilka słów z Zeusem. Gdzie mogę go znaleźć? Możesz mi pomóc? Nie licz na mnie. Mój ojciec od lat nie zwraca na mnie uwagi. Zeusie, pomóż mi. A co jeśli bym coś zrobił z tym trójzem? Daj spokój, stary, mam tony tego żelastwa. W końcu jestem bogiem wojny, człowieku. Dobra, stary. No wybacz, ale trójząb kojarzy mi się jakoś tak z morzem, a ja bujania bardzo nie lubię. Wyglądasz z nim bardzo męsko. Okej. No. Co muszę zrobić? Mam pomysł. Daj to Posejdonowi. Właśnie mi przypomniałeś, że powinienem przedłużyć moje prawo jazdy na rydwan. Wait, what? Nie jestem zbyt fotogeniczny. To jest Pegas, uskrzydlony. Chciałbym zamienić... Posejdonie? Mógłbyś to wrócić? Tu wrócić? Może on teraz będzie, wiesz... Chociaż właściwie... Nie. Koniowi nie mogę zrobić zdjęcia. Nie, dzięki. Muszę dbać o linię. No, szkoda by było czegoś takiego. Sałatka z serem feta i oliwkami. Też to zupełna nowość. Nie, dzięki. Ty chcesz? Nikt nie chce mojej sałatki. Czegoś jeszcze nie mam? Mam trójząb, aparat. Ten aparat bym nie mógł, nie wiem, jak to powieść. Bo ja sądzę, że coś tu powinien... Zaraz. Ten tutaj słup mi wydaje się taki strasznie... inny. Mi się taki strasznie dziwny wydaje. Sądzę, że gdzieś tu mogę to wbić. Nie. Może bierze mnie próbował nawet. No, ten tego. Chyba muszę lecieć znowu do ich domu. Zobacz co i jak. Może coś się nowego wykonał? Nie, nie sądzę, mam tylko jedną misję. I have one job. To może mnie trójzębem rzuca. Nie. Bez urazy, ale trzymając to, wyglądasz trochę jak... morska małpa. Czy to trójząb w twojej kieszeni, czy może jesteś... zapomnij. Za trójząb, czy po prostu cieszysz się na mój widok? Kocham to.
tą grę. Nie. Epickość, epickość. O matko. O jeny. Co ja patrzę? Ja nie mogę. Co ja patrzę, co ja słucham? Nie. Nie. Ten moment mnie rozwalił. Autentycznie ten moment mnie rozwalił. Spokojnie, trzymaj się, mały przyjacielu. Już niedługo. Celnie strzelasz? Przyznam. Zwariowałeś? Wściekłby się okrutnie, gdyby się dowiedział, ile namieszałem w kwestiach magicznych. No tak, ale no chyba mógłby pomóc, no, koniec końców. Czyli innymi słowem nic tutaj nie zdziałam. Co kurde mogę zrobić? Po prostu czekać tam na niego? Może. Chciałbym zamienić... O... To jest pe... God damn it! Szkoda, że nie ma tu opcji jak... Co? Szkoda, że nie ma tu opcji... Chciałbym zamienić... O... takiej opcji jak... Nie wiem. Hej, zajmijmy się miłością, nie wojną. Okej! Okay. Jestem za. Chciałbym zamienić... O... No to może fotka wspólna? Daj to Posejdonowi. No dobra, ale gdzie jest ten Posejdon? Albo jak mam się do niego, nie wiem, dostać czy coś, nie wiem, może wskoczy do wody. Co ja to kurde muszę zrobić? Mogę dosiąść tego konia? Polecimy razem do Zeusa. Czy w ogóle mogę gdzieś tu iść? Nie. Chciałbym zamienić... Nie licz! Chcesz zdjęcia? Nie jestem zbyt... Nie. A może... sałatki? Nie, dzięki. Ty? Sałatka? A ty? A ty? Nie, nie. Nikt nie chce ode mnie sałatki. A żeby ktoś później się do mnie czepiał, że ja się z nikim niczym nie dzieje. Radzę ci, lepiej nie pokazuj się z tym Posejdonowi. Daj spokój, stary, mam to... Uważaj z tym. Jeszcze komuś wyłupisz tym oko. No wybacz, ale Trójząb kojarzy mi się... Wyglądasz z nim bardzo męsko. Dziękuję, niewiasto. Hej, zajmijmy się miłością. Dziękuję, niewiasto, za taki komplement. Aha. Zeusie, przybądź tu. It's morphing time. Ale myślisz, że zaraz tak pantera wyciąga phaser, czy jak coś tak, tak to się nazywało i... It's morphing time! Podejrzewam, mógłbym już się wszystkiego spodziewać. Koniu, weź ten aparat. Daj to Gangnam Style, taki trochę. Właśnie mi przypomnie. Nie, jasna cholera. Co ja mam tu zrobić? Mam lekkie déjà vu na obecny moment. O, pierdyknę sobie na niebie. Uczony mi dużo.
Nie wiem, może do Hadesu się dostanę jakimś cudem. Może muszę jakoś... Nie wiem, niesamowity... zaraz, co? Już tutaj nie teleportowałem. Say what? Co ja mam zrobić? Żadnych zdjęć. Czy to jeden z tych aparatów, co to wywołują zdjęcia w 10 sekund? Violet dostała kiedyś taki na urodziny. Żadnych zdjęć do prasy. Taka była umowa. Zaraz, ona ma tutaj torebkę. Ja nie mogę! Żeby jej w torebce. To mi się przyda. Dobra, to teraz lecimy do Afrodyty. I dajemy to coś, chyba perfumy. Ja nie mogę. Widziałem tą torebkę, ale... Kurde, jako iż jestem głupi, to nie zauważył, co nie powiązałem faktów. Pachnie bosko. Nawet sobie nie wyobrażasz, o ile łatwiejsza byłaby moja praca, gdybym pachniała w ten sposób. Proszę cię, daj mi to. Dam ci całą butelkę. Jak pomożesz mi skontaktować się z Zeusem? Rozpyl na mojej szyi odrobinę tego specyfiku i Zeus wnet się tu pojawi. Zeus leci na perfumy? Nie zupełnie. No. O, Zeus. Coś tutaj pachnie bosko. Najfajniejszy zapach, jaki w życiu czułem. Faktycznie pachnie nie z gorzej. A swoją drogą, co tam słychać dobrego? Daj spokój, Afrodyto. Mam migę. Łeb mi pęka. Migrenę to ma królowa angielska, a ciebie za uszy to... Dokończ. A będziesz miał kaca przez ruski miesiąc. Cokolwiek by to nie znaczyło. Myślę, co ruski rok. Kim jesteś? Jestem bogiem bólu głowy. Przybywam, by ci ulżyć. Nie żartuj. Serio? Naprawdę możesz to uczynić? Bez dwóch zdań. The fuck? Mam nadzieję, że masz nauczkę, tatuniu. Dziękuję ci. Różowy bogu bólów głowy. Luz, maleńka. Polecam się. Nie polecaj się, bo polecisz. Athena sprawiła, że zniknęła Echidna. Już ci mówiłam, że nie mam nic wspólnego z tą... z tą... pół kobietą, pół wężem. Żmija. Kto zatem odpowiada za zniknięcie Echidny? Kto, pytam, zabawiał się magią, o której nie ma pojęcia? Czy to ty? Różowy bogu od bólu głowy? To wszystko było strasznym nieporozumieniem. Na początku był... kocioł. No i mały chłopiec w poważnych tarapatach. Potem przyszła kolej na magiczną księżniczkę Syrenkę Ninja, trochę sałatki, a potem to już Echidna siedziała w Violet, a Violet powędrowała. Nie mam pojęcia gdzie. Ty jesteś odpowiedzialny za zniknięcie Echidny? Ty? O bogu bólów głowy? To niedobrze, wręcz źle. O twym losie zadecydują dwa trudne, prawie niemożliwe do wykonania zadania. Aby przeżyć, musisz wywiązać się z obu. Ale... Na Olimpie nie ma żadnych ale. Nie uogólniaj, bo cię rozboli głowa. Dobra, zaczynamy testy. Poczekajcie chwilę. Czy ktoś nie powinien mnie przygotować do zadań? Chyba tak. O kurczę, Mike Tyson. Apollo. Captain. Któż by inny? Jak leci, stary? Bywało lepiej. Musimy popracować nieco nad tobą. Czemu niebieskie zęby? Powinieneś mieć duży kark? No i trzy paski. Nie znam bokserów, więc nie wiem. Myślałem, że Mike Tyson. Zaczynajmy zatem.
Twoje pierwsze zadanie będzie podobne do tego, jakie kiedyś postawiono przed moim synem Perseuszem. Musisz pokonać dwie pozostałe gorgony. Pierwszą z nich, Meduzę, skrócił o głowę właśnie Perseusz. Ty musisz jednak pamiętać o tym, że nie wolno ci jest przelać krwi, kapujesz? Musisz je pokonać, ale nie wolno ci nikogo zażynać. Poza tym pamiętaj, że nie możesz na nie spojrzeć, bo zamienisz się w różowy marmur. Jak się dostanę na miejsce próby? Czemu nie pojedziesz na Pegazie? Skrzydlatym koniu. Wyskoczył z obciętej głowy Meduzy. Na pewno pamięta jeszcze drogę do Gorgon. Spokojnie, wrócę tu za chwilę. Nawet nie zdążycie powiedzieć ciastko z jagodami. Ciastko z jagodami. Dobra, lećmy. Let's do this. Dobra, ja to załatwię. Ołóż. No za ładne to oni nie są. Dzięki za podwózkę, Pegazie. No i teraz robimy wszystko. A więc tak. Potrzebujemy tego. Kto zamawiał sałatkę grecką? Super jedzenie. Tak to już jest, jak się żyje na bagnach. Wiesz, że nawet pizzy do nas nie dowożą. Tara. O, zjedzam się w kamie. Au, au, au. Oto kara za chciwość. Niech to będzie nauczka dla wszystkich dzieci zgromadzonych przed monitorami. Dobra. Co jeszcze mamy? Nie. Goddammit. Co jeszcze tu mamy? No, kupę mamy. Nic mi nie ma. Dobra. Oła, kurde, nie mogę na to patrzeć. Kurde! Musi być jakiś sposób. Mogę po prostu zrobić zdjęcie. Przewrócić i coś innego zrobić jeszcze. Jak leci, stary? Wróciłeś tak szybko? Czy pokonałeś Gorgony? Pracuję nad tym. Zaraz, przecież miałem aparat dać Poseidonowi. Masz. Nie bierz się za rzeczy, na których się nie znasz. Możesz coś popsuć. Daj to Poseidonowi. Nie bierz się za rzeczy, na... Nie bierz... Masz to wziąć. Nie bierz... Poprosiłbym od razu o 4 odbitki. 8 na 12. Dla znajomych. Nie... może tam... Nie, kurde! Wiesz, w sumie... Już od razu tutaj będę... O jeny. Coś tu musi jeszcze być. Musiałem coś przeoczyć. To też warto podwędzić. Aha!
Dobra, czyli następnym razem pamiętać, tą torebkę trzeba okraść dwa razy. Znaczy tą panią, która... Nie. Proszę bardzo, zdjęcie. Proszę pani. Proszę pani, przepraszam. Przepraszam, ale coś utkwiło pani między zębami. Może zechciałaby pani spojrzeć i... Prawda. Czemu nie zrobisz zdjęcia? Dobra, chciałem wam oszczędzić wstydu. Powiedzcie cheese. Cheese. Selfie. Ale może byś to wziął? Nie. No dobra. Dobra, to jest chyba pierwsza próba. Uwaga, to jest fotografia. Na fotografii można uchwycić obraz. Pokaż mi to! Pokaż mi to w tej chwili! Nie mogę wprost uwierzyć. Niesamowite, prawda? Idealne odwzorowanie rzeczywistości i... Na pewno nie zmajstrowałeś tego w Photoshopie? No to zobaczmy, jak dobry jesteś w zadaniach wymagających pracy mózgu. Mam nadzieję, że powtórzyłeś sobie grecką mitologię. Oj. W tym narożniku, ważący przeszło 98 kg, przeszło połowę uznać możemy za wodę. Potężny, mściwy Posejdon! Bóg morza! W drugim narożniku zaś ważący... Jakieś 30 kilo. W drugim narożniku zaś ważący... Jakieś 30 kg. Różowy i uwielbiany Bóg bólu głowy! Dzięki za wprowadzenie. Odpowiedz na postawione pytania albo gin. Dobra, jedziemy z tym koksem. Dawać pierwszy... question. Kiedy Atena dowiedziała się, że w jej świątyni całowałem się z Meduzą, zamieniła jej włosy w kłębowisko przerażającego robactwa. Jakiego? Przecież przed chwilą co dokładnie widzieliśmy to. Tym razem miałeś szczęście. Ale to nie robię. Pozwól, że przypomnę. Jeśli żyć chcesz, odpowiedz na co najmniej 4 z 5 pytań. Świetnie. Dawajcie. Postaraj się, chłopcze. Kiedy Ateny poszukiwały swego patrona, wybór był między mną a Posejdonem. Daliśmy więc dary i powiedz teraz, jakie z mej strony padły ofiary? To? Pudło! To, co wskazałeś, to zła odpowiedź. Raz jeszcze sknocisz i koniec zabawy. Odpowiedz na co najmniej 4 z 5 pytań, jeśli zależy ci na życiu. Dobrze. A co on dał? Choć twa odpowiedź była dobra, wiedz, żem z tobą nie skończył. Jeszcze 2 pytania czekają na ciebie. Jedno sknociłem. Pytanie za 100 punktów. Kto, będąc synem Kronosa, jest o nas? Mnie, Hermesa, Apolla i Aresa, a także... Perseusza, Heraklesa i Dionizosa. Hades? Odpowiedź błędna, nasze dusze rani. Odpowiedź jest... Dobra. To Zeus. A ja nie usłyszałem w ogóle pytania. Posejdonie. Poczekaj! Jak mnie wykończycie, nigdy nie odnajdziecie Echidny. Dajcie mi szansę, a pomogę wam. Uwierzcie. Poza tym pokonałem Gorgony. Bóg bólu głowy ma rację. Załatwił Gorgony. Wyruszę wraz z nim do Echidny.
Niekiedy wydaje mi się, że życie jest jak głupia gra komputerowa. Jak jedziemy? A więc tak, ludzie, to by było na tyle w tym odcinku. Finał będzie już w następnym. A więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa!